Wiedziałem, żeby nie kupować takich sobie laczek z takim piwem. Bo gdzie te laczki mogą mnie zaprowadzić? No wiadomo, tylko w jedno miejsce. Ja pierniczę. Znów się będę musiał napić. O Boże. No i się cholera napiłem. Dzisiaj będzie o wyzwalaczach. Co ja na ten temat sądzę, jakie były kiedyś moje myślenie, jakie jest myślenie dzisiaj o tym BHP alkoholika. No to co, czołóweczka i lecimy z tematem. Bęk! No to hej kochany człowieku, witam cię. Oczywiście wujek porada na swoim kanale. Ja jak cholera, nie wiem jak będziecie mnie słyszeć, będę próbował mówić troszeczkę głośniej. No co, zachęcam oczywiście do subskrypcji, jeśli oczywiście was to interesuje, co tutaj wujas mówi. Ja już parę filmów na ten temat nagrałem, ale ja się zmieniam cały czas, więc moje myślenie też się zmienia. Dzisiaj będzie właśnie o tych wszystkich wyzwalaczach. Tak widzicie na początku ten taki filmik, trochę humorystyczny, może kogoś kurwi. Zresztą to właśnie są te wyzwalacze. Jak zacząłem, znaczy, dobra, jeszcze początek. Mam dzisiaj potrzebę powiedzenia takiego początku, że to są moje myśli i moje przemyślenia. Ktoś może to pasować, ktoś może mnie nazwać głupcem, ktoś heretykiem. Co też może być prawdą. Ja się dzielę swoim życiem i swoimi myślami właśnie na temat mojej choroby alkoholowej, moje myślenie na temat właśnie tego całego trzeźwienia, tych wszystkich terapii i tak dalej. No to dobra, koniec wstępu, lecimy z tematem. Jak zaczynałem swoje... No dobra, najpierw skupię się na paru stanach, tak? Pierwszy stan, w sumie nie pierwszy, ale któryś ze stanów, potem powrócimy, przeskoczymy na przedstan. Kurde, co za dzisiaj słownictwo. Okej, jestem czynnym alkoholikiem. Generalnie, że cały czas myślę o alkoholu, muszę się go napić, trzęsą się ręce, jestem w ciągu bardzo długi czas, nie chcę wymieniać, czy strałem pod siebie, czy kurde żygałem, czy chowałem wódkę, czy byłem w więzieniu. Nie chcę tego robić, bo jak ktoś chce to sobie obejrzeć, to gdzieś tam na jakiś film mówię taki swój pseudo piciorys, chyba się to nazywało na terapiach. Bo to nie jest dzisiaj o tym film. No dobra, idę na terapię. Okej, dowiaduję się o głodzie alkoholowym, dowiaduję się też o tym, że no już nie będę mógł do końca życia pić alkoholu, bo jak ten, no to znowu to wszystko wróci. Wierzę w to. Wierzę w to bardzo mocno. Potem dowiaduję się o tak zwanym BHP alkoholika, czyli nie trzymam alkoholu w domu, nie kupuję, nie daję w prezencie, nie wiem, nie chodzę na imprezy, gdzie jest alkohol, nie oglądam reklam, nie piję piwa 0% i tak dalej. Ale nie wiem, czy wtedy było piwo 0%. Jakieś tam było, tak, jakieś tam było, no bo jestem już takim, takim starym datem alkoholikiem. Za chwilę będzie kurwa 20 lat, jak poszedłem swoją pierwszą terapię. Kwas chlebowy. O, niektórzy mówili, że to jest też duży wyzwalacz, a ja go piję. I też tonik i różne inne dziwne rzeczy. Ja bardzo mocno w to wierzyłem. Ja się bardzo denerwowałem, jak ktoś, nie wiem, chciał mi dać alkohol. Ja się bardzo denerwowałem, jak moja teściowa obecna zrobiła tort i w torcie był jakiś alkohol, nie szanuje mojego trzeźwienia, ja byłem zły, ja byłem gotów się kurwa przez to napić, kurde, powiem wam szczerze. Z jednej strony kurwa rzeczywiście to są nawyki, nie? Dzisiaj pracując na nacjonalnej terapii zachowań wiem, że są nawyki. Co to znaczy? Mam nawyk, jeśli jest jakaś sytuacja, coś mi się z czymś kojarzy i może wykonać, czyli jest zdarzenie jakieś, nie wiem, jest sklep monopolowy, na temat sklepu monopolowego mam jakieś myśli, potem uczucia i potem działanie. Czyli jeśli cały czas chlałem, kupowałem w danym sklepie alkohol, stoją jacyś moi koledzy przed sklepem, no to jest duża szansa, że jeśli nie mam nowych nawyków, że tam po prostu wejdę i sobie kupię tą pół litra wódki czy tą setkę. Znaczy setkę, bo alkoholikiem to raczej gustowałem w setkach. Nie, ja w dwusetkach. To były prawdziwe setki. Taka historia. Bo teraz są dziewięćdziesiątki. Jezu, jaki mam dzisiaj dar odchodzenia od tematu. No
dobra, Adaś, dobrze mu z tą opowieścią. No to dobrze. No ja wtedy bardzo mocno z tym wszystkim, kurde, gdzieś tam pracowałem, a starałem się nie chodzić na imprezy, gdzie piją alkohol. Po 2-3 latach trochę mi się to pozmieniało i zacząłem chodzić na imprezy, gdzie piją alkohol, nawet się tym jarałem, no ale dalej nie miałem alkoholu w domu, dalej nie kupowałem nikomu alkoholu, nawet jeśli ktoś mnie prosił, żebym mu podał alkohol na imprezie, nie podawałem, bo mówiłem, że ej, stary, to jest tylko moment, kurde, i tak dalej. I ja tak prawie 13 lat tym byłem, bo takiej totalnej abstynencji, nie chcę nazwać tego trzeźwieniem, no ale to jakiś element też trzeźwienia mojej pracy nad sobą, to było jakieś 13 lat. No zacząłem też później pracę, wiadomo, że miałem tam depresję, bla bla i takie różne dziwne rzeczy. Zacząłem pracować na DDA, zacząłem pracować właśnie na racjonalnej terapii zachowań, którą polecam. I zacząłem tak, kurde, patrzeć, że okej, spoko. Te zdarzenia gdybujące, czyli te zimne piwo w reklamie, czy piwo w lodówce, może spowodować, że zachleję. Gówno prawda. Powodują moje myśli. Mam coś cały czas nieprzepracowanego po prostu, że dalej mam odpalone takie nawyki. To znaczy, że nie wyrobiłem sobie nowych nawyków. Czy unikanie czegoś jest też nowym nawykiem? No poniekąd też. Ale ja dzisiaj to już jest kompletnie nie moje. Ja nie chcę unikać, kurde, ludzi, którzy, nie wiem, piją alkohol. Ja nie chcę unikać alkoholu. Ja nie chcę tego, tamtego. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj poniekąd wyrobiłem sobie nowe nawyki, z którymi mi się po prostu lepiej żyje. Często ludzie zadają pytanie, wujas, kurde, no ale kurde, jak ty tak stawiasz takie filmiki o tym, że po kilkunastu latach zacząłeś pić, czy ty wiesz, że ludzie mogą się odpalić? Tak, mogą się odpalić i wiecie, co wam powiem? I spoko, zajebiście się, że się odpalą. Co ty pierdolisz, wujas, kurde, cieszysz się z tego? Tak, bo znaczy się, że są w głębokiej dupie, kurwa, coś przykrywają, żyją na dupuścisku, kurde, cholera wie, co tam jeszcze, kurde, i cały czas chcą się, kurwa, po prostu najebać. I to najebać tak nałogowo. Cały czas mają jakieś poczucie niskiej własnej wartości, które może nie przepracowali, ale nawet ja nie mówię, że ja to przepracowałem, bo gówno prawda, ja nie przepracowałem, mam dużo rzeczy pootwieranych, ale dzisiaj mam tego świadomość i mam na to zgodę, że mogę czuć się gorzej, nie muszę przynosić sobie ulgi za pomocą substancji psychoaktywnej, w moim przypadku alkoholu, ale to wiadomo, że są też inne substancje. I dzisiaj nie mówię, że się najebałem, bo ktoś reklamuje piwo. Nie mówię, że się najebałem, bo jest jakaś reklama. Nie mówię, że się najebałem, bo sąsiad z klatki mnie namawia na chlanie. Nie, to jest nieprawda. Czy tak robiłem? Oczywiście, że robiłem. Dzisiaj mogę komuś kupić alkohol, mogę też pić alkohol. Ktoś mówi, no kurwa, ale Adam, to żeby było jasność, ten film nie namawia nikogo do picia alkoholu. Dzielę się tym, że warto jest zobaczyć, co się kryło pod tym nałogowym chlaniu alkoholu. Jakie bóle, jakie lęki, jakie niedosyty, kurde. Do tego zachęcam, a nie do ciągłego skupiania się nad tym jebanym alkoholem, bo kurwa, to nie o alkohol chodzi. Nie pij dziś, kurwa, krzyczą, kurwa, TikTokowi, kurde, alkoholicy. Najważniejsza pogoda ducha, rób to, tamto. Ja powtarzam jak mantrę. Tak, ludzie mantrują, też tak mantrowałem, kurde. Tylko jeśli ktoś 20 lat, kurde, nie pije alkoholu i dalej się go boi, ale to nie znaczy, że ktoś musi chlać, bo to ja nie namawiam to nikogo do chlania, tylko że dalej mówi, że kurwa ma drgawki, ma przypomnienia, że kurwa kiedyś chlał, no to kurwa dla mnie jest coś nie tak. Dla mnie oczywiście, kurde. Dzisiaj ktoś mówi, ej, ty jesteś kicwany, zero pokory, kurde, pycha kroczy przed upadkiem i takie inne rzeczy. Spoko, kurde. Wszystko jest tak, jak powinno być. Dzisiaj mam takie myśli, jutro będę miał inne myśli. Ktoś, często mi ludzie, właśnie to jest takie fajne, bo mam przyjaciół, których znam dłużej i mówię, ej, Adam, ale kurwa, parę ładnych lat temu to kurwa nawet mi piwa nie mogłeś otworzyć, nie mówię, żeby mi podać, a dzisiaj, kurde, pijesz piwo, kurwa, jesteś hipokrytą. Nie, nie jestem hipokrytą. Zmieniam się, po prostu. Ktoś powie, ale czy ty się zmieniłeś na gorsze, czy na lepsze? Zmieniam się. Jedyną pewną rzeczą jest zmiana. I dzisiaj zachęcam do tego, że jeśli coś aktywuje we mnie, to nie ten czynnik zewnętrzny, bo to by było, kurde, bez sensu. Jeśli, kurde,
znaczy, że to nie ma, to życie moje nie miałoby totalnie żadnego sensu. Że jeśli zdarzenia aktywujące rządziłyby moim światem, to nie miałoby sensu. Jeśli ktoś nazwie mnie głupkiem i ja się podniecam, kurde, udaję, kurde, nawiedzonego, kurde, i w ogóle, kurde, oświeconego i cholera wie co jeszcze, ja się podniecam jak nie wiem kto, to znaczy, że to moje myśli na swój temat, a nie słowa danej osoby, a nie czyny danej osoby powodują, że ja się źle czuję, że ja chcę się nachlać. Nie kupuję tego. To w RTZ-cie, czyli racjonalnej terapii zachowań, nazywa się ABC emocji, czyli A, zdarzenie, B, myśl na temat tego zdarzenia. Moje myśli, podkreślam to słowo, moje myśli, które kiedyś zdobyłem. A skąd te myśli zdobyłem? Ja akurat zdobyłem z dysfunkcyjnego domu, bo takie są nazwy, nie lubię tego słowa, ale muszę się jakoś z wami komunikować, dysfunkcyjnego domu, gdzie moja rodzina, mój tata alkoholik, moja mama współzależniona, postępowali zgodnie z jakiegoś schematu i wychowywali mnie zgodnie według tego schematu, więc ja musiałem nauczyć się takich reakcji. Boże, jak ja głośno krzyczę, a to ze względu, że jestem wiatr i że się podniecam. Nie wiem, czy na początku tej drogi wyjścia z choroby alkoholowej i pogodzenia się ze sobą rzeczywiście ta BHP alkoholika jest potrzebna. Może tak, może nie. Ja cię uważam, że chyba nie do końca, kurde, wam powiem szczerze. Ciekawe, za jaki film na ten temat nagram za rok, za dwa. Jeśli oczywiście będę istniał. No to co, ludziska? Dobrego bycia ze sobą. Zadbajmy o swoje relacje ze sobą, bo jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Jeśli się czymś straszę, mam jakiś lęk, to trzeba przyjrzeć się sobie, czy to jest realny lęk, czy to jest jakiś wdrukowany lęk. Nie chcę się całe życie straszyć tym, że jeśli się napiję alkoholu, jak to robiłem przez kilkanaście lat, to znowu się zestram w spodnie, znowu pójdę do więzienia, znowu będę pił swoją partnerkę, znowu będę kradł. Ja nie dlatego robiłem to, że przez alkohol. Alkohol tak często pomagał mi się nie zabić. Dzięki jeszcze raz, że tu jesteś. Cześć. A, ta puszka to nie moja, którą wyrzuciłem na początku filmu, ale ją podniosę. Tu jest takie miejsce, gdzie wszyscy wyrzucają te rzeczy. Ja zawsze je zbieram w jednym miejscu, ktoś chyba rano to zbiera. Nie wiem, po co się tłumaczę. Też harna się nie lubię. Cześć.